legnica24h.pl. W meczu 21. kolejki trzeciej ligi rezerwy Miedzi Legnica uległy 1-2 na własnym boisku Ruchowi z Dzieszowice. Od początku spotkania to goście narzucili swój styl gry. Na efekty nie musieli długo czekać, bowiem już w 7 minucie gola dla Ruchu zdobył Dawid Wolny. W doliczonym czasie pierwszej połowy Denis Sotor podwyższył wynik. Prowadzenie zespołu ze Zdzieszowic mogło być okazalsze, ale w 42. minucie Piotr Smołuch obronił jedenastkę podyktowaną za faul w polu karnym. W drugiej odsłonie role się zamieniły. Po 6 minutach od wznowienia Paweł Kraus zdobył bramkę kontaktową. Legniczanie zagrali zdecydowanie lepiej, nawet mimo gry w dziesiątkę. W 67. minucie Mateusz Miazga sfaulował bowiem wychodzącego sam na sam rywala, za co otrzymał czerwoną kartkę. Po przerwie wychodzimy, jesteśmy zupełnie inną drużyną, ale żeby zmienić obraz gry, to potrzebujemy najpierw stracić dwie bramki, żeby coś ruszyło i brakuje na początku takiego zęba, tej odwagi trochę brakuje na początku, no i szkoda, bo dostajemy gdzieś tam na początku takie dwie bramki, ale niestety no, jedna dobra połowa nie wystarcza w tej lidze, żeby jakieś punkty zdobyć. Co powiedzieliście sobie w przerwie, bo w drugiej odsłonie byliście już zupełnie innym zespołem? Mocne słowa padły w szatni i na pewno no, każdy się motywował i tam nakręcaliśmy się w szatni raczej pozytywnie, no bo już nic innego nam nie pozostało, no i powiedzieliśmy sobie, że wychodzimy, musimy jak najszybciej strzelić bramkę i wrócić do tego meczu, no to się udało, bramkę strzeliśmy szybko, niestety później czerwona kartka trochę pokrzyżowała plany, utrudniła, no i niestety nie mogliśmy się zremisować.